Witajcie. Dzisiaj, z tego co wiem, to słowo rozważane w tygodniu z Ewangelią to jest Ewangelia o uzdrowieniu paralityka, którego przyniosło czterech. No i z tego czerpałem inspirację, o czym wam dać świadectwo. I przychodzi mi do głowy taka sytuacja, kiedy z garstką osób ze wspólnoty wybraliśmy się po prostu pobyć razem w pustym ośrodku takim informacyjnym. Trzeba było przejechać tam z 160 km, więc jakiś wysiłek był, tak jak miało tych czterech, którzy przynieśli Jezusa, żeby go przez dziurę w dachu spuścić przed niego, bo był taki tłum, że się nie dało. Więc jakiś wysiłek, nie? Inny wątek z tej Ewangelii, który w tej historii, którą wam teraz powiem, to myślę mega ważna była ta wiara tych czterech ludzi, bo tam pisze, kiedy Jezus zobaczył ich wiarę, no to wtedy temu człowiekowi powiedział, odpuszczałem ci się twoje grzechy, i potem go uzdrowił. U nas było tak, że my tam na 3 dni byliśmy, w ciągu drugiego dnia niektórzy byli na kajakach, ja z powodu gorszego zdrowia miałem czas, żeby sobie pobyć z Panem, pomodlić się. No i wieczorem, po takim dniu rekreacji, stwierdziliśmy, pomodlimy się razem. Ja się najpierw dzieliłem tym, co właśnie mnie w Ewangelii z dnia ruszyło, a była tam przypowieść o talentach. Mówiłem między innymi o tym, jak to można do charyzmatów odnosić, bo kiedyś takie nauczanie słyszałem. No i potem zaczęliśmy się modlić. Mi to, co nad czym się wcześniej modliłem przez Słowo Boże i czym się podzieliłem, mnie na pewno zapaliło mocno wiarę. Razem ze mną dwie inne osoby, które też są wstawiennikami we wspólnocie, zaczęliśmy się w trójkę modlić po kolei nad tymi, którzy tam podchodzili. Pierwsza znajoma, która podeszła, wtedy jeszcze nie była formalnie nawet we wspólnocie, tylko sympatyzowała. Pytam, o co chodzi? Ona mówi, wiesz co, mam takie bóle kręgosłupa, że tam kłopoty, i mi opowiadała, nie pamiętam, co wtedy dokładnie. Zaczęliśmy się modlić, inni tam śpiewali w tle, tak jak to umiał ze śpiewnika, i była taka mini diakonia muzyczna z tych, którzy tam byli. Po modlitwie takiej, nie wiem, może dwuminutowej, pytam, czy coś się zmieniło, jak się czuję w ogóle. No taka zdziknięta, że no wiesz co, poczułam takie rozlewające się ciepło i nic mnie nie boli. Ja w ogóle taka radość, bo no, modląc się już we wspólnocie parę lat, widziałem różne Boże działanie typu spoczynki w Duchu Świętym, ale takiego na moich oczach fizycznego uzdrowienia jeszcze nie. Mimo że wiedziałem, że takie się wokół dzieją, to nie tak bezpośrednio. Przerwałem wtedy ten śpiew, mówię do osób ze wspólnoty, słuchajcie, co się działo. I myślę, że po tym, jak wszyscy to usłyszeli, to wiara się na tyle w każdym jeszcze bardziej zapaliła, że następne osoby podchodziły i już może nie było tak spektakularnego jak to uzdrowienie, ale różne rzeczy ludzie doświadczali. I to było mega. Więc myślę, że tak w odniesieniu do tej Ewangelii, to z jednej strony no, był wysiłek, bo jak z tą znajomą rozmawiałem, ona jadąc te 160 km tam na miejsce, to już po drodze, jak mieli przerwę na stacji, to miała taki ból kręgosłupa od siedzenia, że ona nie mogła wyjść z tego auta. Więc no, ona miała pewien wysiłek, a potem myślę, ta wiara wspólna, jak się modliliśmy, no i stał się cud. I po jakimś czasie rozmawiałem z nią, mi opowiadała, że z dziećmi mieli wykopki takie koło domu i jej dzieci, no tam szkoła podstawowa wtedy, już po jakimś czasie zmęczone i takie w ogóle, a ona mówi, że taka świeżutka sobie goni, skacze, a dzieci zdziwione, że jej nic nie boli, więc no uzdrowienie było konkret, jest do dzisiaj i Bogu dzięki, chwała Panu za to, że dał dla mnie taki początek cudów fizycznych uzdrowień, no bo to był dla mnie pierwszy, a to było już 3 lata temu. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten cud, który nam wtedy dałeś widzieć, proszę Cię, tak jak przez pierwsze cuda, o których ci ludzie z Kafarnaum się dowiedzieli, przyprowadziłeś do siebie ten tłum i tych niosących paralityka, przez to świadectwo pociągnij, Jezu, do Ciebie wielu ludzi. I teraz Cię proszę, przez to świadectwo Ty sam wkraczaj, uzdrawiaj, dotykaj z całą mocą, żeby te nowe cuda pociągały do Ciebie jeszcze więcej, więcej i żeby jeszcze więcej ludzi poznawało Cię coraz bardziej. Dzięki Ci już teraz, Panie, bądź uwielbiony w tym wszystkim. Amen.